Ebenezer Scrooge to taka sknera, że nawet fame MMA na streamie ogląda i nie wspiera swojego ulubionego patusa. Trochę przykre. Ale do tego Ebenezer nie lubi świąt. Jest największym hejterem barszczyku z łóżkami, więc jasno można stwierdzić, że jest pierdolnięty. Akcja odbywa się w Wigilię świąt Bożego Narodzenia. Więc jak możecie się spodziewać, Scrooge wkurwiony wraca do domu. Siadł na fotelu i nagle pojawia się duch jego zmarłego przed siedmioma latami wspólnika Marleja i mówi: Scrooge, kumplu, jeżeli dalej będziesz takim złamanym chujem, to skończysz jak ja. Marley skończył słabo, bo musi chodzić po świecie i cierpieć. Scrooge ma bekę. Bo mówi, haha, jesteś jakąś niestrawnością. Mam cię bekę, ty nie istniejesz. Marlej na to. Zapowiadam Ci przyjście trzech duchów, które mogą Cię uratować, jeżeli się zmienisz. No i duchy przyszły. Pierwszy wyglądał jak płomek i pokazuje Scrooge'owi święta, które już minęły. To jak oglądał ze starymi Kevina itp. Następnie duch teraźniejszości pokazuje mu jak stare babele lepią pierogi, a jego rodzina i znajomi spędzają święta radośnie. No i duch przyszłych świąt. Jego wizyta była prosta i dosadna. Ebenezer, jeżeli się do cholery nie zmienisz, to za rok już wykitujesz. Scrooge postanawia się zmienić. Daje podwyżkę swojemu pracownikowi i pomaga jego synowi, który ma nogi jak Forrest Gump. I postanawia cieszyć się świętami z rodziną i przyjaciółmi. Koniec!